Dzisiaj mamy bardziej profesjonalny odcinek i to już jest odcinek, który nie jest zrobiony po kosztach, żeby była jasność, bo te dwie zabawki, które widzicie tutaj, one stanowią dość sporą wartość. Ale wyobraźmy sobie, że masz temat taki na obsługę, powiedzmy, serii biegów, takich jak maraton czy innych imprez sportowych i masz przeprowadzić transmisję bez komputera, mając tylko dwa urządzenia, a YoloBox na statywie z kartą lub też z wyjściem HDMI, w zależności jak chcesz transmitować czy podać obraz po HDMI, a także RC Pro. I w tym momencie ja mam RC Pro razem z R2S. R2S jest już podpięty. Zobacz, że to wszystko działa i wygląda to całkiem dobrze. R2S jest w tej chwili na zewnątrz. Poruszajmy teraz gimbalem, żeby to potwierdzić. Mam go w tej chwili na oknie dachowym. I widać, że to działa. To, co możemy zrobić z poziomu RC Pro, to co jest fajne, wyjście jest mini HDMI i ono przechodzi tutaj i wchodzi górą do YoloBox, czyli tu mamy wejście HDMI. Drugie wejście, które tutaj mam, to jest bezlusterkowiec Sony, ja go zaraz pokażę, dlatego że chcę zrobić picture in picture. Cała idea polega na tym, że chcę zrobić transmisję, ale z dźwiękiem profesjonalnym, a także z drugą rzeczą, a mianowicie z sobą, tak? Bo wyobraź sobie, że mam na statywie bezlusterkowiec i chcę go wpiąć do YoloBox i uzupełnić transmisję. No bo cóż to za transmisja z drona, jeżeli nie mamy nawet mikrofonu? Potrzebujemy to zrobić profesjonalnie. Przechodzimy w takim razie na Live View i w tym momencie widzisz, że nie mamy tutaj żadnej telemetrii, nie mamy żadnych danych, podajemy czysty obraz, na przykład rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich, i chcesz przelecieć Maviciem po stadionie albo jakaś inna impreza sportowa i podać to bezpośrednio. To właśnie poprzez YoloBox można zrobić i od razu wrzucić swój komentarz, czyli dodatkowo właśnie komentatora. Teraz jedziemy, jakbyśmy to mogli zrobić. Tutaj mamy w YoloBox takie możliwości jak rozpoczęcie nowej transmisji. Ja tutaj sobie, przygotowując tą audycję, już transmisję zrobiłem, ale robi się to bardzo prosto. Create a live stream, trzeba powiązać wcześniej konto i to możesz transmitować na Twitch, Facebook lub YouTube. Podajemy sobie tytuł, opis, a także datę. Ja to wszystko zrobiłem i mam w tej chwili transmisję, która może iść na YouTube'a. I ta transmisja nam teraz pójdzie. Ona będzie jako niepubliczna. Unlisted, czyli niepubliczna. Ja ją pokażę Tobie. Dobra, mamy to. I teraz jedziemy sobie tak. Efekt, który chciałem uzyskać, to jest efekt Picture in Picture, czyli wybieramy sobie P in P, główny obraz ten, next. I teraz mamy obraz ten, gdzie chciałbym siebie widzieć. W tej chwili bezlusterkowiec jest na górze i on pokazuje nam widok top-down, ale wyobraź sobie, że mamy taką sytuację. I to wszystko gra tutaj, skala odpowiada mi, aspect ratio możemy przerzucić sobie na przykład na 4/3 i troszeczkę przeciągnąć go tu. Teraz jest w porządku, rozszerzymy cały i jedziemy. Start early. Zaprogramowałem i w tym momencie live stream nasz już jest. Mamy dane dotyczące przesyłu danych. Widzimy, że to wszystko gra, że faktycznie ten live stream idzie. On idzie w Full HD. Jest tutaj też bitrate podany, są klatki, więc wszystko jest w porządku. Tutaj mogę jeszcze pokazać, jak już mam RC Pro, to mogę pokazać ruch gimbala i zoom od razu bezpośrednio na tej transmisji. Wygląda to mega, prawda? Bo w tym momencie mamy możliwość sterowania zarówno kółkiem zoomu, jak i ruchu gimbalem na drugim potencjometrze. Także super sprawa. Teraz sobie zdejmiemy i przejedziemy troszeczkę niżej na gimbal i widać, że to działa. Widać, że fajnie pracuje ten RC Pro. Smart Controller był trochę lepszy, bo można było streamować też loty FPV pod tym względem funkcjonalnym, dlatego że miał jeszcze jedno wejście USB-A, natomiast ten niestety kontroler ma wejście HDMI i to jest mini HDMI, nie full, natomiast ma możliwość podania obrazu na szczęście do takich urządzeń jak powiedzmy YoloBox. W tej chwili sobie zakończymy tą transmisję, ona trwa w tej chwili minutę i 20 sekund. Mam nadzieję, że ta jakość będzie zbliżona przynajmniej do tego, co mieliśmy tutaj. Za chwilę Ci to pokażę. I to jest taka wstępna konfiguracja. Tutaj można jeszcze dobrać więcej urządzeń, bo możesz wyjść na przykład na gogle. Tu są te gogle białe, przypominające miskę toaletową, ale one mają wejście HDMI, więc można stąd z YoloBoxa wyjść i dodatkowo posługiwać się, jeżeli na przykład mamy dwie osoby lub chcemy komuś pokazać lub sami chcemy polatać w goglach, też dodatkowo można to zrobić. I to jest taka prosta konfiguracja i co ciekawe, nie potrzebujemy do tego komputera, bo to jest kluczowa sprawa. Potrzebujesz jeden statyw z YoloBoxem, drugi statyw potrzebujesz na siebie rzucić, tak? Swój obraz, czyli swoją gadającą głowę i to wszystko możesz... Ja w tej chwili zamknę transmisję i to wszystko możesz podać na żywo i to wygląda całkiem przyzwoicie. Fajna sprawa, bardzo mi się to podoba i super, że to przede wszystkim jest mobilne. Kwestia dobrego internetu, ale podczas imprez możemy też robić to tak, żeby podać obraz na telebim. Ja pamiętam, kiedyś byliśmy w Suszu na Mistrzostwach Polski w triatlonie i to było tak super zrobione, że dron latał nad ludźmi, którzy pływali, nad zawodnikami, którzy pływali. I wyobraź sobie taką sytuację, że faktycznie było to podawane na telebim, bardzo duży ekran był na trybunach i ludzie widzieli dokładnie, co się dzieje. Też fajnie wyobraź sobie na przykład stadion, prawda? Stadion masz wypełniony ludźmi, dron lata w środku powiedzmy, czy gdzieś nad stadionem, bardziej z boku i dron przekazuje obraz zdalnie do aparatury, a aparatura już daje na transmisję. Też to fajnie wygląda. Kiedyś w Phantomach były wejścia praktycznie w każdej aparaturze, można było dokupić moduł HDMI, jeżeli nie było. I to samo w Inspire, natomiast w tej chwili mamy możliwość posłużenia się RC Pro. On działa na chwilę obecną tylko z Maviciem 3 i z R2S, natomiast to co jest też ciekawe, że stary Smart Controller też jeszcze się sprawdza do tego i można go kupić już trochę taniej. Oczywiście rozwiązanie nie jest w pełni budżetowe, ale działa i fajna sprawa, jeżeli ktoś chce profesjonalne rozwiązanie, to wcale nie musi się ograniczać, bo może iść na całość, wydać trochę kasy i mieć zupełnie inne rozwiązanie. W tej chwili widać, że można podać też obraz z telemetrią, czyli na dwa sposoby, albo telemetria, albo obraz czysty. Dobra, no to co? Myślę, że teraz sobie zobaczymy, jak wygląda ta transmisja, którą przed chwilą wgrałem i to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był on pomocny i że się to podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest wszystko ok. Oczywiście kasa jest spora, bo RC Pro kosztuje około 5, YoloBox jeszcze więcej, także to nie jest rozwiązanie budżetowe, ale trzeba brać pod uwagę, że to jest rozwiązanie bardziej enterprise, to nie jest rozwiązanie typowo amatorskie, hobbystyczne, bardziej pod zarabianie pieniędzy, pod to, żeby obsługiwać transmisję z danego wydarzenia i wtedy ma to ręce i nogi i można pomyśleć o tym, żeby coś takiego zastosować. Tyle. W tej chwili nie mam telemetrii, może dobrze, ale mogę Wam też pokazać. Tak wygląda obraz z telemetrią, czyli transmituję wszystko bez kompa w tym momencie i bez komórki, nie? Komórkę mam tutaj, mogę sobie obejrzeć, jak to wygląda. Dostałem przed chwilą maila, że ten live jest. To, co jest fantastyczne, że tutaj można na przykład wykonywać ruchy gimbalem, a do tego też od razu posłużyć się zoomem. Jak widzicie, w tej chwili mamy zoom 2,5 raza, przejdziemy nawet do 4 i ten zoom jest naprawdę super. Teraz sobie zdejmiemy telemetrię, to powinniście zobaczyć, to jest tylko widok, który mamy z kamery bezpośrednio, z Mavica na aparaturę. Wygląda to bardzo dobrze. Ja mam w tej chwili 4 minuty jeszcze lotu, także będę kończył, ale chciałem Wam pokazać, jakie są możliwości. Dzisiaj pokażę Wam coś mega ciekawego, a mianowicie jak zrobić transmisję nie tylko z jednego drona na żywo, ale nawet z 3. Ten dron połączony jest z kontrolerem bezprzewodowo, to jest RC Pro. Z RC Pro wychodzi mi przewód HDMI i wchodzi do YoloBoxa. W YoloBoxie mam tutaj wejścia nawet na 3 HDMI, czyli moglibyśmy nawet tą instalację nie tylko zdublować, ale 3-krotności jej zrobić, czyli z 3 dronów. Tu można połączyć się albo poprzez Ethernet, albo poprzez Wi-Fi, albo można wyjść poprzez HDMI out. I dzięki temu można zrobić transmisję, a tutaj jeszcze, jeżeli ktoś ma ochotę na przykład na to, żeby swoją konferencjerkę poprowadzić, jest taka możliwość, bo Sony też podpiąłem pod YoloBox i mamy do tego jeszcze mój mikrofon krawatowy, który mam bezpośrednio przy sobie. I taka forma transmisji nawet ma możliwość podania obrazu z 3 dronów bez komputera. Niesamowite, nie? To wszystko jest przenośne i można na żywo transmitować, wystarczy tylko mieć w miarę porządny internet.